Cześć, witaj w kolejnej części vloga moich 5 minut. Dzisiaj zapraszam do kontynuowania pracy nad slice'em. Udało się już napisać testy, więc może warto byłoby troszkę pracować z UI-em, czyli z interfejsem użytkownika i dzisiaj to zamierzam właśnie może chociaż troszkę porobić. Zapraszam. Więc tak, na tym widoczku mam moje pomodorko, tak, czyli model. Jest właśnie ta konfiguracja, czyli długość bloku pracy w minutach, długość bloku krótkiej przerwy, długiej przerwy i tak dalej. No i to warto byłoby tutaj po prostu zaimplementować, korzystając z tego, co jest, mianowicie z tej podkładki Pomodoro. Jeszcze tylko kwestia, konfiguracja Pomodoro. Tu będzie konfiguracja Pomodoro. Czasów może. Czasów Pomodoro. I teraz mam labela, czyli tak samo jak tutaj poprzednio. Długość bloku pracy minimum, długość bloku krótkiej przerwy i tak dalej, czyli długość bloku pracy to jest minuta, w minutach idziemy w prawo. No i tutaj jest ten tekst po prostu, który będzie, myślę, tymi minutami. Natomiast to może warto byłoby zrobić nie tekst, tylko jakiś inny komponent, nie wiem. Niestety nie pamiętam. Jakiś count. Nie textbox, tylko text. Trzeba jednak chyba zasięgnąć internetów, gdyż nie pamiętam, czy jest taki komponent. Więc sobie poszukam. WPF. Wybieranie numerków. Up-down control. Jest coś takiego jak up-down. Tylko pytanie, czy wszędzie to funkcjonuje. Up down. Niestety na to wygląda, że nie ma takiego typu. Możliwe, że trzeba to w jakiś sposób zaimplementować, korzystając właśnie korzystając dostępnych komponentów, co mi się niezbyt podoba. Tak, z boku by był lepszy teoretycznie, więc może zrobię najpierw tak. Albo nie. Cofię to, żeby zostało chociaż jedno. Długość bloku pracy, długość bloku krótkiej przerwy. Długiej przerwy. Tutaj mam tekst boxa. Podejrzewam, że to powinno być coś innego. Będę musiał pewnie zrobić jakiś większy research, żeby ogarnąć, tak? Jak to zrobić? Możliwe, że są jakieś komponenty i tak dalej.
Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj to w sumie dużo nie zrobiłem, jakby tak patrzył. Natomiast te dane tutaj będą w jakiś sposób też później zrzucane. O, tutaj zrobimy zapisz. I tutaj też będzie start button. Nie będzie start button, tylko nie wiem, save settings. I teraz tutaj sobie mogę już komendę wystosować odpowiednią, save settings. No i tak, to musi gdzieś być. Gdzieś tu musi się to znajdować. Time configuration. To nie, bo to jest private. Gdzieś tu będzie to trzeba wystosować, zmodyfikować, czyli będzie jakiś model pośredni, który będzie zawierał te wszystkie elementy, czyli work time, short break time i long break time. I te same elementy muszą być też podpięte do tych long tekstów i tak dalej. I tu nie będą minutki, tylko będzie long break time, short and work. To tak na szybko, ale to będą oczywiście właśnie te jakieś może inne komponenty, które bardziej będą do tego, nie wiem, odpowiednie. Ale to już nie dzisiaj. Dzisiaj to jest słaby odcinek, widzę, bo tylko tekst, jakiś XAML i tak dalej. Będzie się tylko XML, zmiany tekstów i troszkę researchu, w sumie którego nie pokazałem, bo był na innym ekranie. No ale to wpisałem w Google i szukałem rozwiązania. Nie znalazłem na szybko, więc będę musiał poszukać czegoś innego, nie wiem czego w sumie. Natomiast na dzisiaj to już tyle i oczywiście do zobaczenia jutro w kolejnej części vloga mojej 5 minut, na którego Cię zapraszam. Cześć!